Bieg do przodu! Thank you.
Thank you.
Brawo, Wróbi, brawo! Thank you.
Środek! Żyjemy! Thank you.
Panie trenerze, mecz przegrany dla was, ale mecz, który się oglądał z przyjemnością. Dwa zespoły, które chciały stworzyć spektakl, ale jednak troszeczkę lepsza była drużyna Bełchatowa, która stworzyła sobie chyba troszeczkę więcej tych sytuacji podbramkowych. Wynik logiczny, zgadza się pan z tą opinią? Tak, ja myślę, że mecz dobry. My przyjechaliśmy tutaj zdobyć jakikolwiek punkt, powalczyć, pokazać z dobrej strony, że potrafimy grać w piłkę. Udało się to, na pewno nie był to spacerek dla Bełchatowa. No trochę żal mi tej straconej drugiej bramki. No, wiadomo, że o co walczy Bełchatów, o co my walczymy. Ale mi się wydaje, że stworzone dobre widowisko. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy takich sytuacji, ale niestety widać było w moim zespole troszeczkę zmęczenie i bez zmian straciłem rozgrywających przed tym z różnych powodów, kontuzja, grypa, ale tak i tak chciałem swoim zawodnikom podziękować, że pokazali się, że potrafią grać w piłkę i naprawdę ten mecz kosztował dzisiaj Bełchatów sporo sił. No ja tylko mogę ubolewać, że nie zremisowe, nie udało się wyjść z tą punktu, ale tak obiektywnie patrzę, no jednak Bełchatów stworzyło parę sytuacji więcej. My gramy dalej, dla nas przyszły tydzień jest bardzo ważny, gramy z Łęczną zaległy mecz z ŁKS-em i na tym musimy się skupić, także ciężko jest doprowadzić po trzech dniach zespół do sprawności fizycznej, wytrzymałości, ale myślę, że sobie poradzimy i zespół pokazał, że walczy do końca. Mecz otwarty, dobry dla kibiców, dużo akcji z jednej i z drugiej strony, także oby więcej takich meczy. No szkoda tylko, że mój zespół nie zyskał punktu, ale przed nami dwa mecze u siebie i liczę, że wygramy.